Są fani NBA tutaj? Nie wygląda jak takie kulki analne, w ogóle jakby wiesz, tak dziwnie. Aż wiślinka cię, jest, tak się trzyma slajsa pizzy. O, excuse me, Mr. American Boy. Zobacz. Lepiej niż Damian Lillard. Naprawdę wczuł, nie? Dzień dobry. Nazywam się Maciek Szal, jestem tak zwanym koszykarskim hitmanem. Chciałbym zapowiedzieć naszych dzisiejszych prowadzących, a są nimi Filip van der Brym i Łukasz Szlotek-Lotkowski. Siemano, siemano, dobry wieczór. Siemanko, ja nazywam się Łukasz Szlotek-Lotkowski. A ja Filip van der Brym. Witamy was w drugim odcinku Gdyby nie kolano, programie o koszykówce, w którym będziemy wykonywali różne zadania specjalne. Pogadamy trochę o koszu i łudzimy się, że gdyby nie kolano, to faktycznie bylibyśmy w fajnej karierze w NBA. Tak jest. My jesteśmy takimi koszykarzami, że na tym zdjęciu Lotek nawet stoi obok kosza. I będziemy mieć dzisiaj dużo ciekawych tematów do obgadania ze świata koszykarskiego, ale póki co zapraszamy was na pierwsze zadanie i zapraszamy z powrotem Hitmana. Gramy R. Wykonaj najwspanialszą koszykarską akcję. Twoja akcja będzie odegrana od tyłu. Akcja najlepiej prezentująca się przy odegraniu od tyłu wygrywa. Masz 5 minut, czas start. Czyli ona ma wyglądać jak normalna akcja. Czy mam wykonać akcję, potem puścimy od tyłu. Jesteś pewny, tak? Że czas start mam włączyć zegar? Tak, okej, czas start. Będę ci potrzebował tego zadania. Ja nie zrozumiałem w ogóle, o co chodzi w zadaniu. Tak jak z pizzą. Tak jak z, nie, wykonaj... Nie mogę powiedzieć koło. Dzień dobry, chciałem zrobić koło. Bo wykonaj akcję od tyłu i potem mi dopiero musieli wyjaśnić, może jestem za wolny, że chodzi o to, że robimy normalnie coś, a potem puszczamy to od tyłu. I ma wyglądać jak od przodu. Jak od przodu. Takie. Rozumiecie teraz? Ja jeszcze średnio, ale ja później już załapałem. Dobra, może w takim razie twoją próbę zobaczymy. No poproszę. Ja nie mam... Dźwięk jak z Matrixa, nie? Niektóre ruchy też. Drugie podejście. Ogromne brawa, Dalot. Bardzo dziękuję. Powiem szczerze, że myślałem, że to będzie lepiej wyglądało. Myślałem, że to będzie... Ja bym wyobraził, że wsad robię i coś tam, ale... No, ten myślisz, że brak wsadu był problemem? Ale tobie lepiej poszło? Zobaczymy. Ja tam mówię, jaką zagrywkę gramy. Aha, tak. Nie? Swojej wyimaginowanej drużyny. Ty robisz dźwięk jak Bruce Lee. Całe boisko. Teraz ludzie będą mówili, że jakiś szatan przez ciebie mówi, nie? Powiedział 666. Ubrany na czarno. Stary, zobacz te kocie ruchy. Ale nikt się nie kryje w ogóle. Poszli po twojej próbie. Wielkie brawa dla Filipa. Dziękuję. Jak oceniasz to, Hitman? Jakie punkty? To ile? W każdym specjalnym zadaniu do przydzielenia jest 5 punktów. Zatem w tym zadaniu, ponieważ obydwie akcje bardzo mi się podobały i były naprawdę świetne, ale to Filip otrzymuje 3 punkty, a Lotek 2. Dokładnie. Ale dlaczego mam mniej punktów, no? Nie wiem, czy pamiętasz, ale w jednej akcji zgubiłeś piłkę. Raczej ją odzyskałem. Ale od tyłu. On ją przyciągnął. Dokładnie. Dobrze, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dzięki. Bardzo, ogromne brawa dla Hitmana. Hitmana Kozaka.
Dobra, teraz czas na newsy z NBA. Są fani NBA tutaj? Zróbcie ogromne... Jest kilka osób, super, super, cieszymy się. Ale... Ten człowiek w pierwszym rzędzie siedzi, ewidentnie nie widział pierwszego odcinka, zupełnie nie wie, co się dzieje, a zobacz, jak jest uchachany. On tak wygląda, odkąd tu wyszliśmy. Tak. Za pół godziny będzie już. To jest wszystko o koszykówce. Oni naprawdę grają o koszykówce. Dobra, pierwsza historia to ostatnio legenda NBA Dirk Nowitzki został uhonorowany przez swój klub Dallas Mavericks, którzy pokazali projekt jego pomnika, który stanie przed ich areną. I możemy spojrzeć teraz na zdjęcie tego pomnika. To jest właśnie ten pomnik. Z jakiegoś powodu... Że to jest miniatura właśnie pomnika, tak, to jest, nie? Miniatura. Takich co dopiero zrobić. Z jakiegoś powodu Dirk rzuca tam trzema piłkami. Nie, ja nie da się tego nie zauważyć. Ja myślałem, że ma cztery głowy na początku, już nie wiedziałem o co, że urywa sobie głowę, taką jak koszykówkę, że urywa sobie głowę i rzuca ją cztery razy. Bo poza tym uważam, że pomnik całkiem spoko, nie? Jest ten jego rzucie, który jakby on wprowadził do NBA, fadeaway z jednej nogi, wszystko pięknie, tylko taki, wiesz, jakby czułkę miał taką na głowie. Więc od razu internet poszedł do roboty i kilka memów mamy na temat tego pomnika. Tak, dodali Jordanowi trzy piłki. Bo normalnie Jordan jest jedną piłką tam. Tak. Ja też się zastanawiam, że czemu oni zrobili te trzy piłki, żeby pokazać, że jest ruch jakiś, nie? Że ta piłka się rusza niby. Tak, jakby i... Dallas Mavericks, dzięki. Dokładnie. Wiemy, że rzucał tą piłkę. Czyli to jest pomnik, czyli on nie trzyma tej piłki tak, czyli on ją wyrzucił tak naprawdę. Ale przez to trochę wygląda, jakby te piłki wszystkie spadały na niego. Wygląda jak takie kulki analne w ogóle, jakby wiesz, tak dziwnie, dziwnie z dołu je wkłada. Dirk miał przecież grubo ponad 2 metry. Wreszcie jakiś żart tego pierwszego rzędu. O, fixed it. Tak i, to, i tak powinno to, wyglądać. Tak powinno dokładnie to wyglądać. Brawo, dokładnie. Tony Clements. Pamiętamy historię z nieudanymi pomnikami bardziej z piłki nożnej, więc możemy przypomnieć pewne te tematy. Cristiano, tak jest. No ale wiesz, kiedyś jak ja występowałem, miałem taki zajebisty występ w Ząbkowicach Śląskich, nie? I to był na tyle dobry występ, że potem jakiś tam burmistrz czy sołtys, nie wiem jak duże to jest miasto, przyznam, powiedział, że ufundują mi pomnik. I zrobili ten pomnik, może pokażmy zdjęcie, no? I mam pomnik, w Ząbkowicach Śląskich. To w ogóle świetna knajpa. To było 3 lata temu, nie? To wiesz. I tam masz tak z 6 kilo więcej. Ale fajnie, że jednak zdjęli ze mnie ciuchy, nie? Że nie róbmy lotka w ciuchach, to była strata jednak. Czy pokażmy jego prawdziwą męskość. Bez biustonosza. Między udami jest schowane wszystko. Tak, jak już się w sumie przyznajemy do rzeczy, to ja też mam jedną rzecz, o której chciałbym napomnieć, bo w pierwszym odcinku wspominałeś, że ja jestem człowiekiem, którego trzeba przedstawiać. Ale jak niektórzy w komentarzach zauważyli, ja dla wielu osób brzmię bardzo znajomo, bo ja od lat odwiedzam polskie domy o godzinie 19 w wieczorynkach. Bo w Filipach tam się nabija dużo osób właśnie z jego głosu, że czemu on mówi przez nos, czy coś tam, nie? No. Ale jeden napisał tak czemu fajnie. Czemu powiedziałeś ten, nawet ten cytat powiedziałeś przez nos? Czemu on mówi przez nos? Filip, że ty, ja często parodiuję cię też w domu teraz, wiesz? Na przykład jak Kasia mi mówi, żebym coś tam zrobił w chacie, nie? A ja chcę to odłożyć w czasie, nie? To mówię, ale Kasia. Na początek trzeba się zastanowić, czy na pewno trzeba już wyrzucać te śmieci? Bo zobacz, obiorę jabłko. A ja mam też takie tempo? Śmieć. Nie wiem, ja to wyolbrzymiam, tak naprawdę polega, nie? Ale też ten komentarz na YouTube był fajny, że niemiły, bo pominął twoje imię w ogóle i powiedział, kolega, któremu wyładowują się baterie. Tak było już bardzo późno, jak nagrywaliśmy ten odcinek. Ja nie wiem, jak mój głos tak naprawdę brzmi dla reszty świata, bo to jest tak, że we własnej czaszce brzmi inaczej, nie? No oczywiście, oczywiście. Ja dla mnie brzmię zajebiście. Jak ja słyszę swój głos, to mam, głos Boże, radiowy. Kto ma taki wysoki głos, nie? Bo w mojej głowie to jest, wiesz, Simonu, co tam u was słychać, wiesz?
może korzystając z okazji, mimo wszystko zachęcamy do komentowania pod filmikiem. Ja bym zrobił w ogóle konkurs w komentarzach na takie żarty w stylu właśnie, jak był ten, wiesz, że rozładowuje się baterie. To było dowcipne, nie? Bo to jest najfajniejsze. I do mojego głosu też oczywiście. Sytuacja z Kevinem Porterem Juniorem został zawieszony za jakieś tam kłótnie, nie? W szatni. Został zawieszony za to, że pokłócił się z trenerem w przerwie na tyle, że po prostu wyszedł z sali, nie? I nie wrócił. I zawiesili go na kilka meczy. I od razu po powrocie zagrał. I zagrał na tyle dobrze, że ten sam trener oddał jemu rzut w ostatniej sekundzie, żeby ten mecz wygrać. Buzzer beater. Decydujący. Buzzer beater. Tak jest. Wytłumacz ludziom, co to jest buzzer. Rzut w ostatnich sekundach meczu. 1-0. Pyk. Pięknie. I teraz rzecz, która mnie... Znaczy nie rozbawiła mnie. Nie rozbawiła mnie. To jest poważna sprawa. To jest poważna sprawa, słuchajcie. Komentator, komentując ten rzut, powiedział dokładnie, cytując: Kevin Porter Jr., tak jak jego ojciec, wie, kiedy pociągnąć za spust. Bo pomylił jego ojca z Kevinem Porterem, który grał dla Bullets w latach 70., a nie wiedział, że prawdziwy ojciec tego Kevina Portera Jr. był oskarżony o zastrzelenie 14-latki. Cieszy mnie wasza reakcja. Bo gdziekolwiek o tym trzeba jakiś komentarz, to było: o Boże! Jak wy ja tutaj? Chcecie z tego śmiać? U nas to by było tak, jak gdyby syn Tomasza Hajto, nazwijmy go Tomasz Hajto Junior, grałby w jakimś meczu i bardzo szybko biegł i wpadł na sędziego, który jest w pasiastej koszulce, i pobiegł dalej, i komentator by powiedział: Tomasz Hajto Junior, podobnie jak jego ojciec, nie zwalnia na pasach. To był ten level, no. Tylko to jeszcze musiał być Tomasz Hajto Junior, syn innego Tomasza Hajto. Nie? Żeby też było pewne. Dobra. Ale w ogóle, zobacz, LeBron oczywiście zabrał głos w tym, nie? Bo LeBron to jest taki, wiecie, on jest takim mędrcem NBA, nie? On jest tak jak... On jest dla NBA tym, co Abelard dla stand-upu, nie? Tak, ojciec chrzestny. Ojciec chrzestny. No i LeBron, słuchajcie, czasami robią mu zdjęcia z bardzo znaną osobą, robią mu zdjęcia w bardzo dziwnych sytuacjach. Ja jestem fanem szukania takich zdjęć właśnie z prawdziwego życia koszykarzy. I jedną sytuację chciałem wam przybliżyć. Była taka sytuacja, że LeBron poszedł kupić sobie lody włoskie, takie świderki, nie? I w tej kawiarni były te i te waniliowe, nie? I te czekoladowe, i tak zwana krówka, czyli miks tych dwóch, nie? Że wkładasz rożek w takie coś, te dwa lecą, się kręci, nie? I się taka spirala robi. I LeBron się mega napalił na tego loda, wiecie, tam czekał w kolejce i tak dalej. Wszyscy: LeBron, zdjęcie, on już, dobra, trudno, nie? Grunt, żeby tego loda zjeść, nie? Kupił sobie tego wielkiego loda i wyszedł przed tę restaurację i zobaczył gościa paparazziego i mu ten lód wypadł, nie? I takie zdjęcie powstało wtedy. I ja jestem fanem tych zdjęć. Jeszcze dwa dni później ten sam fotograf zrobił mu zdjęcie, jak sobie o tym przypomniał. Proszę bardzo. To jest prawdziwa trauma, nie? Tak jest. Do LeBrona będziemy wracać często. Teraz wracamy do Hitmana i zapraszamy na zadanie numer 2 w dzisiejszym odcinku. Hitman, co ja tu robię? Lotku, oto twoje kolejne zadanie. Zadzwoń po najdroższą prostytutkę w... Żartuję, Hitman, żartuję. Pierścień mistrzowski. Jak wiesz, w NBA panuje piękna tradycja, że mistrzowie rozgrywek otrzymują pierścień mistrzowski. Wykonaj pierścień mistrzowski dla obecnych mistrzów Polski. Najwspanialszy pierścień wygrywa. Masz 20 minut, czas start. Hitman, tylko mam do ciebie pytanie. Słucham. Kto jest obecnym mistrzem Polski? Arget BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski. Agret. Zagryt. Arget BM Slam Stal. Arget BM Slam Stal Ostrów. Arget BM Stal. Zapamiętałeś? Powtórzyć raz nie, jeszcze? Nie, oczywiście, że nie zapamiętałem. Jeszcze raz? Tak jest. Oczywiście pozdrawiamy całą polską... Mamy zamiar im je wysłać. Ekstraklasę? Pierwszą ligę? Nie wiem. Fajnie, no, się nazwali La Liga, nie? La Liga.
Ja nie pamiętam ani jednej rzeczy, żebym powiedział podczas mojej roboty. Ja też nie. Ja pierwszy będę chyba, nie? Dobra, to puśćmy lotka pierwszego. Zestaw do szycia. Flamastry. Pripi, papa. Agryt, stal, sram, kurwa, srom, ostrów, Wielkopolska. Nie, czas 18 minut, dobra. Boże, dobrze, to jest przyspieszane. Dobra, ten pierwszy raz zostawię taki, ale zrobię coś innego, właśnie. Mówili, nie przeklinaj o tego, dobra? Czy uważasz swoje zadanie za zakończone? Czekasz, 5 minut mam, tak? Tak. To może coś wymyślę jeszcze. Prezent, wiesz, dla niego i dla niej też, żeby coś było. Ale zresztą jestem chytrus, nie? Jeszcze 5 minut. A chuj, to jeszcze porobię. I nic nie robię tak naprawdę. Taki ty masz w ogóle dzieci? Nie mogę odpowiadać na to pytanie, ale chciałem cię poinformować. Czas to. Zostało ci minuta i 40 sekund do końca. Także gratuluję. Wyrobiłeś Dziękuję. Się w czasie. Pamiętaj, że pierścień i... Może ty dokończ. Obręcz na penisa. Obręcz na penisa. Nauczyłeś się nazwy mistrza polskiej, tylko tak się nauczył. Dobrze. Ogromne brawa. Piękne. Dziękuję bardzo. Wyobrażaj, że wybór palca nie był przypadkiem po tym zadaniu? Nie, nie, nie. To wszystko na cześć Arget, BM, Stal, Slam, Stal, Orzechowski. Wielkopolski. Tak. Dobra, zobaczmy moją lekcję techniki. Tak, powtórzę po raz trzeci. Arget, BM, Slam, Stal, Ostrów Wielkopolski. Na twój znak sygnał włączam zegar. Dobra. Sitpen, ty masz dzieci? Zagajka z dupy, nie? Jak cię kanarzy spisują, a w ogóle pan ma dzieci? Ja mam przypisane bardziej poważne zadania w życiu. Tak, niż wychowanie drugiego człowieka. Rób pierścień! Rozumiem, że to są brawa na mój pierścień. Oczywiście. Inny palec wybrałeś? O, odpadło. Widzisz, tak to się robi. Wielkie brawa na pierścienia Filipa. Masz jakieś punkciki. Tak, tak. Oczywiście jestem pod wielkim wrażeniem wykonania tych dwóch pierścieni, ale tak jak przy pierwszym dzisiejszym zadaniu Lotkowi wypadła piłka, tobie coś odpadło z pierścienia. Zatem punktacja następuje trochę odwrotnie. Tobie przyznaję 2 punkty, Lotkowi 3, po 2 konkurencjach remis 5-5. Brawa! Dzięki! Ja w przeciwieństwie do Lotka akceptuję ten wynik bez kłótni żadnych. Bardzo mi się podoba wasze pierścienie, ale nie tak jak życie drugiego człowieka. Jordan Nwora, słuchajcie, zawodnik Milwaukee Bucks. Zrobił tak zwanego crossovera. Wytłumacz może widzom, co to jest crossover, Filip. Crossover jest zmianą ręki kozłującej w dynamiczny i efektowny sposób. Ogólnie, że udajesz, że idziesz w lewo albo w prawo, a idziesz w drugą, nie? Tak, Allen Iverson i te sprawy. Dokładnie. I Jordan Nwora zrobił coś fantastycznego na kompletnie anonimowym zawodniku Houston Rockets. Po prostu przewrócił go podczas patrzenia, to się coś dzieje. Glebson. Ale zobaczcie, co dalej zrobił. I nie omieszkał się ponad bilet, nie? To jest takie, to jest takie mega upokorzenie drugiego zawodnika, nie? Ja akurat nie jestem fanem tego typu zagrań, że ktoś tam, wiesz, się przewróci i... Nie no, trochę jestem fanem, ale od razu bym tak się nie nabijał. Harden kiedyś zrobił to z klasą, mam wrażenie, nie? Że jakby tak spojrzał na niego, jeszcze miał piłkę, nie? Jakby to było z klasą. A to przy trójce, że tak... było coś nie tak, nie? To było takie... Nieładnie. Takie chamskie było właśnie, no. Z tej sytuacji w ogóle wyniknęła kłótnia na ławce Houston Rockets. Miała miejsce taka sytuacja i ten człowiek pod obręczą to ten, co przed chwilą tańczył. Bang! Bang, tak zwany. To jest właśnie sprawiedliwość, nie? To jest słynne powiedzenie z dzieciństwa, oliwa sprawiedliwa zawsze na wierzchu wpływa, nie? Hold on line, tak jest. Ale z dzieciństwa ja najbardziej lubię, ja się ciebie nie boję, bo mam w dupie 2 naboje, nie? To takie z dupy zupełnie, nie? Nie, tego nie było. Nie było tego? Nie. Albo ze Stanów jesteś, to nie można tak mówić. No bullets, homie! No bullets! Clean fight, man. No bullet. No triggers. Ale to, słuchajcie, jak tę sytuację analizowaliśmy z Filipem, to zastanawialiśmy się, co jest gorsze, nie? Czy będąc właśnie zniszczonym jak Nwora pod koszem, że slam dunk był na nim zrobiony, czy przewrócić się przy
crossoverze przeciwnika, nie? Ja też wspomniałeś, że mieszkałem w Stanach, to pamiętam na boisku kiedyś była taka sytuacja, że taki starszy koleś, to taki streetball gram zawsze mówił, if you fall or get dunked on, you got to go. Nie? Że było tak, że jak upadasz przy crossoverze albo ktoś na tobie robi taką paczkę, to oni nie chcą już z tobą grać, masz sobie iść do domu. Nie? Bo to były dwie rzeczy, które po prostu są najbardziej upokarzające i zastanawialiśmy się, co jest gorszej. Według mnie upaść przy crossoverze jest zdecydowanie gorzej. No chyba dla mnie też, bo akurat paczki nade mną parę razy dostałem, no bo wiesz, co ja mogę zrobić, nie? Ja straszyłem miną typa jak biegł, co ty w ogóle robiłeś tam? Nie rób tego! I skakał nade mną i cegła. Tak. Ale nie, upadek przy crossoverze. Ale wydaje mi się, że przy dankach jest, tak, jest pewna, jakiś honor w tym jest, że starałeś się coś zrobić, tak skoczyłeś tam z nadzieją bloku. Znaczy nie ty, ale jakiś inny zawodnik. Potrafię zasymulować zaangażowanie w obronie. Ale tak upaść przy obronie, to jest straszne, nie? Tak, bo tak jak mówisz, że właśnie, że jak bronisz danka, to masz takie trochę bohatersko, nie? Jakby tak, jak z koniem na czołg, nie? Po prostu... Spróbuję to zrobić, nie? I się nie udało, a jak się przewróci przy crossoverze, to jest tak po prostu, że pobiegnę tu, a nie! I się przewraca jak taka sierota, nie? Więc dokładnie. Ja też uważam, że to jest dużo gorsze. Więc tutaj... też zdałem sobie sprawę z naszej rozmowy, jak wspominałeś o Stanach, że nie będziesz musiał nigdy powiedzieć, znam kogoś ze Stanów, tylko ty jesteś ze Stanów normalnie. Kurde, to jest zajebiste. My się znamy od kilku lat. To wiem, ale ja innym ludziom bym opowiadał jakieś farmazony cały czas, nie? Że słuchajcie, w Stanach to są... takie kromki chleba, nie? I oni, co ty gadasz? Na serio, nie? Idziesz dalej po prostu. Ale to jesteśmy zgodni, tak? Tu jesteśmy zgodni. Upadek przy crossoverze jest gorszy. Zdecydowanie gorzej. Zdarzyło ci się kiedyś upaść? Nie, nie zdarzyło mi się. Ale zdarzyło mi się dwa razy kogoś przewrócić. Ale zrobiłem to z dumą i zrobiłem tylko klasyczne... z szacunkiem. Chyba przyszedł czas trochę też omówić covidową sytuację w NBA, nie? Bo ostatnio tak. Też padł rekord... A tam też jest covid? A w ogóle jest jakiś? Ja myślałem tylko w Polsce. Oszukują nas! Tak, padł rekord... cisza zapadła, nie? Z połowa tylko... zrobiła? O. W końcu ktoś to powiedział, nie? Bo ja u siebie w kasie tego nie powiem. A, prawda. Proszę bardzo. To jak się śmieje, to się piłki ruszają. Oni będą myśleli, jak oni to zrobili, nie? To jest jakiś człowiek? Ja normalnie kutasem to przekręcam. Greg Monroe, taki zawodnik z przeszłości, ostatnio został podpisany, został 541 zawodnikiem, który wystąpił w tym sezonie w NBA. To jest rekord. Zwykle w NBA występuje 450 zawodników, ale ze względu na ilość ludzi, którzy muszą pauzować z Health and Safety Protocol. Wytłumacz, może widzą, co to znaczy. Protokół zdrowia i bezpieczeństwa. Brawa! Jeszcze z Ameryki! Tak, ale to ja mówiłem? Bo to działa w ten sposób, że jak oni robią testy przed każdym meczem, bo ja do końca tego nie wiem, szczerze ci powiem. Właśnie mi się wydaje, że to działa troszkę jeszcze bardziej absurdalnie, bo jest takie coś jak contact tracing w Ameryce i w NBA. Czyli jak na przykład Kevin Durant pójdzie na imprezę i będzie miał zdjęcie z kimś, kto potem wyląduje z pozytywnym testem, to moim zdaniem jest to tak traktowane, że Kevin Durant potem nie może grać przez jakiś czas. I przez to tak naprawdę nikt w NBA nie choruje, ale pauzuje tyle ludzi, że z ulicy po prostu podpisują zawodników z przeszłości typu Isaiah Thomas, ten drugi, nie ten pierwszy, Lance Stevenson, Greg Monroe właśnie, jest ich coraz więcej. I pytanie do ciebie i naszych komentujących. Kogo jeszcze chcielibyśmy zobaczyć z przeszłości w NBA obecnie na jakimś 10-dniowym kontrakcie? Nie? No jestem tego, to jest dla mnie ciekawe pytanie bardzo, bo Lance Stevenson, to wczoraj był ten mecz chyba, nie? Tak jak nagrywamy. Tak, wczoraj, czyli w sobotę. Kilka dni temu był ten mecz. W sobotę na niedzielę. I miał 16 asyst, nie? I widziałem, grał naprawdę świetne pick and roll z Sabonisem i to było coś fantastycznego. Tak. Ja bym widział na powrocie. Oczywiście zobaczmy Alana Iversona. Ile on ma lat w ogóle teraz? On gdzieś pewnie od LeBrona nie jest dużo starszy, nie? No, myślę, że ma 45. Zajebiście. Zajebiście. Ja bym zobaczył, że 11 punktów na mecz.
Myślę, że spokojnie, no? Średnia, znaczy 22% skuteczności. Czyli mniej więcej tak jak Isaiah Thomas, z tego co widziałem. Kogo byś zobaczył? Ja bym chciał zobaczyć Jamala Crawforda, który uważam, że naprawdę mógłby komuś jeszcze pomóc, zwłaszcza, że jakiejś takiej drużynie, którą on po prostu wchodzi z ławki i rzuca punkty. J.R. Smith dla fanu. Dla fanu. Dla fanu. Zobaczymy, co zrobi tym razem. Pamiętajcie, piszcie w komentarzach, kogo byście zobaczyli jeszcze w NBA, żeby jakiś powrót. Bo te powroty są dla mnie bardzo interesujące. Powiem ci, że jak ja bym był jakimś rezerwowym, dalekim w drużynie jakiejś NBA, to bym się tak cieszył z tego. Stary, Gortat uważam, mógłby się załapać jeszcze. Nie? A to by było świetne, żeby Marcin Gortat wrócił. Ale właśnie, słuchaj, wrócił, powrót, na który ja czekałem, był Kyrie Irving. Kyrie Irving wrócił, dokładnie. To jest bardzo ciekawa historia, bo Kyrie Irving jako jedyny chyba gracz NBA taki oficjalnie nie chce się zaszczepić, chociaż mówi, że nie jest antyszczepionkowcem, tylko jest przeciwny obowiązku szczepienia się. On gra w Brooklynie, Brooklyn Nets w Nowym Jorku, gdzie jest, żeby podjąć jakąkolwiek pracę w Nowym Jorku, trzeba być zaszczepionym. I on w to nie wszedł. I na początku był plan, żeby grał tylko w meczach wyjazdowych. I też nie każdy mecz. I też nie każdy, bo nie mógłby grać jeszcze w Toronto, czyli tam w Kanadzie nie można, czyli Toronto by odpadło i odpadłoby San Francisco. No kurde, powiem ci, że ja mam tego Pay Passa. League Passa. Z tej strony NBA 8 meczów w miesiącu, bo jestem Żydek, nie? Nie kupiłem takiego na cały sezon, tylko że 8 meczów w miesiącu mogę sobie obejrzeć w tej cenie, nie? Plus mam jeszcze Kanal Plus, gdzie też oglądam te mecze, których nie wybieram. Po prostu lecą, tak jak ostatnio obejrzałem Memphis Clippers. I tragedia, nie? W każdym razie i włączyłem sobie, mówię, dobra, chyba Toronto, New York Knicks, chyba w Toronto. Włączyłem mecz bez widowni, okazało się w Toronto. I nie grali podstawie zawodnicy w ogóle i beznadziejny mecz. I nie mogłeś, już straciłeś jeden ze swoich 8 meczy? Tak, bo to włączasz i po prostu już, więc obejrzałem cały, wiesz, jakie emocji. Po prostu miałem... A ktoś musi Lotkowi powiedzieć, że już nie jest biedny i może sobie kupić wszystkie mecze. Powiem ci jeszcze kolejny mój problem z tym League Passem, nie? Bo żeby włączyć mecz w tym League Passie, to jest od razu wynik wszędzie pokazany, nie? Tego meczu. Możesz to wyłączyć. Poważnie? Jest taki myk, no. Ja pierdziela, wiesz co ja teraz robię? Wiesz co jest napisane obok tego myku? Scores off. Gdzie to jest? Wytłumacz ludziom co to znaczy. Wyniki wyłączone. Bo teraz ja to robię tak, że muszę angażować dokładnie. Moją narzeczoną, nie? Która nie rozumie NBA nic, ona musi oglądać, sami go oglądam i mówi, ja tu lubię Miami, mają takie ładne boisko. Super, włącz Miami. I ja muszę powiedzieć jej, znajdź ten mecz i mówię, wiesz, zobacz czy jest zbliżony wynik. Nie? Żeby nie było jakieś jednostronne. 10 piątków różnicy, dobra. Teraz sprawdź pierwsze piątki, nie? To już na Google włączam telefonie i tak muszę już nie patrzeć, nie? Okej, okay. Kto gra, nie? Nie ma połowy zawodników teraznego COVID-a, to mam takie, dobra, to tego nie oglądam, nie? I następny, i to jest długo trwa, żeby wybrać. I ostatnio już jest włączony, chciałem obejrzeć Denver, Utah. Denver moja ukochana drużyna. I dobrze, brzmi odpaliłem. Bardzo obiecująco. Denver, Utah, świetny mecz. I od razu wynik zobaczyłem, rozumiesz? I się wkurzyłem, włączyłem ten Toronto z tym... Kurwa, Nowym Jorkiem. Bez kibiców, nie bez zawodników, ale kurwa, to mnie tak tylko znerwowało. Sędzia i trenerzy. Tak, i nic się nie dzieje w tym meczu jeszcze, nie? I jeszcze jak była ta bańka w Orlando, to nagrali, na głośnikach puszczali kibiców, nie? A tu nie będą przygotowani. Ja po prostu oglądam w Toronto mecz, gdzie się nic nie działo, jednostronny na maksa i Van Vliet rzuca kolejną trójkę z rzędu i jest po prostu, wiesz... Się naprawdę wczuł, nie? Jakby, ziom, nie ja o tym decyduję. Nie? No nie, powiedz mi, gdzie się włączą te wyniki. Ja się z Kasią zrzucę na prawdziwego League Pass, jak będą twoje urodziny, stary. Będzie to będziesz spoko. Musiał sam zapłacić. Szama. Tak, tak. Szama. Też mieliśmy ostatnio dyskusję w jakiejś garderobie. Co jest najlepszym jedzeniem do meczu? Mamy czterech kandydatów. Tak. Burgery, pizza, tacosy, chicken wings. Wytłumacz może, że to jest... Kurde, to chciałem powiedzieć. Skrzydełka kurczaka już. Ja mam zwycięzcę, dla mnie to jest oczywista sprawa. Wingsy. Pizza. Wingsy są najlepszym jedzeniem do meczu.
Pizza? U mnie Wingsy są na ostatnim miejscu z tej czwórki. Na ostatnim miejscu? Tak, tak. Ja, u mnie jest tak. Na trzecim miejscu dał burgery, na drugim tacos, na pierwszym pizzę, na ostatnim chicken wingsy. Nie, to na ostatnim są burgery. Pizza jest na trzecim, nachosy są na drugim i wingsy są na pierwszym. Już ci mówię, to są nachosy czy tacosy? Są tacosy. Whatever. To znaczy obojętnie. Nie no, ale wiesz, bo ja ci wytłumaczę dlaczego. Dlaczego ja chicken wingsy dlaczego są najgorsze? Są takie sytuacje w meczu, że na przykład zdarzyło ci się tak, że oglądasz mecz i wydaje się, że nic się nie wydarzy ciekawego. Bo i coś, i coś w telefon zajrzysz, coś w telefon zajrzysz, czy pójdziesz coś wziąć i wracasz i coś się wydarzyło i jesteś delikatnie mówiąc zdenerwowany. No. No i jak ty jesz? I mówię, kurwa te wingsy. No bo ja umiesz jeść chicken wingsy nie patrząc na nie? Właśnie. Oczywiście, że umiem. What? No to co, czyli bierzesz chicken wingsa? No ale jak, no i co? To jest ta... Nie patrzysz w ogóle, co się dzieje tutaj, nie, że ugryjesz kość? Czy ci kapnie? Bierzesz po prostu... Bierzesz, o tak, o tak, traumę z dzieciństwa? O takie chicken wingsy? I wiesz, że tu już jest okej wszystko. Teraz zmieniasz opcję, nie? Bo teraz zachowujesz się, jakbyś nie wiedział, gdzie te wingsy są. Nie, tu są, tu są. A ta pizza też gdzieś musi być. Tak, to nie dasz. Też to, musisz znaleźć pizzę. Pokażę ci różnicę zaraz. Pizza jest tak, nie? I już tutaj wszystko masz, nie? Wszystko zjadasz. Jak ty trzymasz pizzę? Tak. Tu jest pizza, w moją stronę. A ty karmisz kogoś tą pizzą? Tak, tak, tu mam. Tak się trzyma slajsa pizzy. O, excuse me, Mr. American Boy. Zobacz, już ile roboty przy tym jest. Nie? Poza tym bo ty pizza... jakiś robisz jakąś wiedźmę, kurwa, a to wystarczy normalnie złapać i jesz. O, tu bierzesz tak, zaraz, tak i tak sobie jesz. Albo nawet czy tak ktoś bierzesz, inny je pizzę, tak? Miliony ludzi. Przede wszystkim Włosi. Już ci tłumaczę. Pizza jest tak samo dobrym jedzeniem na każdą okazję, nie? Jakby głównym atutem pizzy jest jej uniwersalność, nie? Jakby czy to a jest... kurczaka, nie? No, kurczaka jemy tylko na specjalne okazje. Na przykład w środowisku sportowym, nie? Gdzie właśnie nawet element tego brudu, o którym wspominasz przy wingsach, uważam, że pasuje do sportu, nie? Że ludzie się pocą, ludzie jakby... nie? Jakby zawsze znajduje je z łatwością. Ale widzisz, ile jest roboty, jesteś spocony. Jak od razu wiem, gdzie są wingsy. Co? Ile roboty przy tym jest, skoro jesteś spocony? Jakiej roboty? Nie, ja jestem spocony. Zawodnicy są spoceni. Brudni może trochę. Ja jestem brudny tylko od wingsów. Aha. Nie? I to jest... I się utożsamiam. Aż wiślinka cię... To jest jakbym grał. Jakbym grał razem z nimi tam. To samo. To jest wymienne. Idziesz dzisiaj na kosza? Nie, dzisiaj będę jadł chicken wingsy. To samo. No ale nie, bo naprawdę, a ty jesz tak, że bierzesz chicken wings, rozumiem, że nie musisz tam mega patrzeć, bo wiesz gdzie są, wiesz gdzie położyłeś i bierzesz normalnie sobie go, nie? I potem nie patrzysz już na niego? Jeszcze maczasz jeszcze sosik, of course. No to ja połowy meczu nie oglądasz. Nie? Bo właśnie o to chodzi w oglądaniu sportu. Nie musisz być kulturalny, nie musisz być jakby czysty. Jakby oglądasz mecz, nie? No. Jakby możesz być sobą. No ale nie wiem, ja jestem za pizzą jednak. No. A wy jak? Krzyknijcie na co wy byście wybrali z tej czwórki. 3-4! Cała ta strona, wingsy. To tak? Są moi ludzie. A tu wszyscy pizza. I za mną wszyscy pizza. Dajcie znać w komentarzach, co wy byście wybrali i piszcie pizzę, nie? Żeby, ale nie piszcie szczerze, że pizzę, nie? A teraz czas na segment z naszym sponsorem ukochanym BetClickiem. Będziemy typować pewne zakłady, które są dostępne w ich aplikacji, którą zachęcamy do ściągnięcia. Mamy własną zakładkę. Gdyby nie kolano? Gdyby nie kolano. Fantastycznie. Ja się jaram. Jeżeli nie posiadacie jeszcze konta na BetClicku, a jesteście pełnoletni i chcielibyście mieć możliwość oglądania NBA za darmo i typowania wyników NBA lub innych wydarzeń sportowych, możecie założyć konto ze specjalnym kodem, który też mamy, kolano 550.
otrzymacie cashback w formie bonusu aż do 550 zł. Co to oznacza? W przypadku pierwszego postawionego zakładu, który okaże się przegrany, otrzymacie zwrot stawki minus 12% podatku. Szczegóły w opisie tego filmiku. Mam kilka becików dla ciebie z naszej zakładki. Mhm. Po pierwsze, czy uważasz, że LaMelo Ball dostanie się do meczu gwiazd? Nieważne, czy pierwszy skład, czy rezerwa. Nieważne. Natomiast moim zdaniem ważne w rozkminie. Mhm. Bo myślę, że ma szansę z kibicami, mhm, bo jest lubiany, ale nie na tyle moim zdaniem, żeby wszedł, nie? A sędziowie go nie wybiorą. Sędziowie, trenerzy go nie wybiorą. Ja też uważam, że go nie będzie w tym sezonie jeszcze. Też tak uważam. Zobaczymy Dawaj. Sobie kursik. A, chyba BetClick się wycwanił, bo na tak możesz dostać 4 do 1, a ty jesteś fanem dobrego kursu. Mhm. Na nie jest 1,2. Czyli za 10 zł dostaniesz 12 zł. A jak się dostanie? 40? 4 dychy. Nie, no nie dostanie. Co wyrzucę w błoto? Nie dostanie się. Nie dostanie się. Też uważam, że jeszcze nie jest to jego czas. I nawet te kursy nie są w stanie Stawiaj. Mnie skusić, więc pykam na nie. Ile chciałbyś zarzucić? $1,000,000. Co to nie będzie? To będzie 1,200,000 dolarów. A jak się nie uda? Uda się, uda. Minus 12% podatku. Minus 12% tylko. Pyk, mamy jeden zakładzik. Mam jeszcze dla ciebie zakładzik. Wspominaliśmy między sobą o sytuacji w Sacramento, która miała miejsce. A o kibic, słuchajcie, to jest autentyczna historia. Kibic, mecz Sacramento, Utah Jazz, siedział w pierwszym rzędzie, w samym parkiecie i się po prostu zbełtał. Ludzie od niego odeszli, zawodnicy ten czas brali, patrzyli, że gość bełta po prostu i nikt nie mógł w to uwierzyć, a on po prostu siedział tak i strzelił drugiego bełta później. O, jest! Patrzcie, to jest ten gość, już kałuża jest, nie? Idzie gość z mopem, a on, o, idzie z mopem, to mogę sobie chyba pozwolić na jeszcze jednego. I normalnie tak, i więc teraz zakład polega na czym? Czy znowu ten gość przyjdzie i się zbełta? Bardzo podobny, bo jest zakład, czy do przerwy meczu gwiazd, która chyba ma miejsce w okolicach zawsze walentynek, czy będzie kolejny fan NBA, który na oczach kamery się zbełta. Jaki jest kurs? Może warto kupić bilet do Stanów? Ja o tym od razu pomyślałem, założyć się na tak i jedziemy, nie? Jedziemy i siadasz i jesz krzydełka. Pizzę. I tylko trzeba powiedzieć, kiskam, jestem! I 8 dyszek. Nie, no, obstawiam, tak, że się nie zżyga. Ja też obstawiam, że się nie zżyga. Klikam to tu, pyk, 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 pyk. Ale podoba mi się, że jest ten zakład. Tak. Możemy robić konkretne zakłady na temat, czy dany zawodnik zdobędzie ileś tam punktów na mecz w danym okresie czasu, nie? No. I mam dla ciebie do wyboru następujących zawodników. KD, LeBron, Giannis Antetokounmpo, mhm, Steph Curry, Rudy Gobert, exactly, Nikola Jokic, Chris Paul i James Harden. No to ja bym wziął albo Giannisa, albo Duranta. Wybierz z tych dwóch. Jeżeli chodzi o Kevina Duranta, to mamy średnią punktów 29,5. I zakładamy się, czy w tygodniu pomiędzy 17 a 23 stycznia KD będzie miał średnią powyżej 29 punktów lub poniżej. I mamy kurs 1,85 na obydwie opcje. No, ostatnio jest w świetnej formie, więc ja bym chyba obstawił, że więcej będzie miał średnią, większą. Więcej, ale Kyrie Irving... Kyrie wrócił, Kyrie ale wiadomo, w ilu meczach też zagra. Na pewno trochę rzutów mu zabierze i myślę, że jeżeli kiedykolwiek jest tydzień, gdzie można by stawiać, żeby on tych punktów miał mniej, no to pierwszy tydzień Kyrie ma sens dla mnie. Mhm. No to obstaw, że mniej, że mniej, przez Kyrie. Że mniej, pyk, daje dyszkę. Symboliczną dyszkę. Postaw zakład. Pyk. Przyjęte. Jeszcze jeden stawiamy? Jeszcze jeden obstawiamy. No to weź jakiś taki bardziej ciekawszy. To może ten Rudy Gobert. Zobaczymy, Rudy co Gobert. Mają na Rudy'ego Goberta. Przy Rudy mamy średnia ilość zbiórek w tym samym okresie, czyli od 17 do 23 stycznia.
i mamy kurs 1,8, jeżeli będzie miał poniżej 15,5 zbiórki, i kurs 1,9, jeżeli będzie miał powyżej 15,5 zbiórki. Czy większe hajsy są, że będzie miał więcej niż 15,5? Minimalnie. Wiem, że grają z Cleveland, wiem, że grają z Detroit w tym czasie. Cleveland ma dobrych zbierających, dobrych, wysokich zawodników. Tak, potem ma ich Detroit wielu. Jest tak słabe, że możliwe, że nawet długo nie będzie grał w tym meczu. Ja obstawiam, że mniej. Ja też obstawiam, że mniej. Pykamy to. Ile obstawiasz? Symbolicznie 10 zł. Symboliczne 10 zł. Przypominamy wam o naszym dedykowanym kodzie promocyjnym Kolano550, który koniecznie powinniście wykorzystać w trakcie rejestracji na betclick.pl. Po rejestracji i obstawieniu zakładu będziecie mogli oglądać mecze NBA zupełnie za darmo. Dobra, teraz kilka ciekawych postaci z NBA chcieliśmy wam przybliżyć. Tak, pierwszą z nich... Komisarz NBA... Szef. Adam Silver. To jest on. Tak. On wygląda jak hardkorowy SS-man taki, nie? On, jakby była wojna, tu przeprowadzał eksperymenty na ludziach bez mrugnięcia okiem, nie? Ja bym go widział w roli przeciwnika Jamesa Bonda, nie? Że tak. Bond wchodzi i on ma good evening, Mr. Bond! Ja. Zgadzam się. To jest ten gość. Albo w jakimś innym filmie on rozsuwa taką tą skórę, co tu ma, i wychodzi z niego tam jakiś lizard, nie? On do reptalianina pasuje. Reptalianin, dokładnie. Widziałeś ten filmik o ochroniarzu Obamy, że jest w środku jaszczurka jego? I była taka analiza, teoriami spiskowymi się bardzo interesuje, i była kamera, nagle, zwykłego nagrania z telewizji, nagle masz na ciepło kamerę, nie? Termowizyjną. Rozumiesz? Wiecie, co jest najśmieszniejsze? Ja wiem dokładnie, o czym on mówi. Dokładnie, on wygląda trochę jak Adam Silver. Zgadzam się. Dla mnie też Adam Silver wygląda, jakby w bajce chodził ze świecą w koszuli nocnej. Nie? Tak. O właśnie, w takim klimacie. No. Przejdźmy Adam dalej, nie? Tak jest. MVP poprzedniego sezonu zasadniczego, Nikola Jokić. To jest człowiek, który naprawdę pokazuje ludziom, że możecie wszystko osiągnąć. Tak. Pokażmy jego zdjęcie. Rodziny. To jest Nikola Jokić. On udowadnia, że nieważne kim jesteś dla dzieciaka, możesz osiągnąć naprawdę wszystko. Tak jest. I moim zdaniem udowadnia to w ten sposób, że tu już było widać, że on to osiągnie, nie? Bo zobacz, jaką pewność siebie musi mieć ten gość, nie? Który by nie było, Nikola, robimy zdjęcie, czekajcie, zdejmy koszulę. To jest ta pewność siebie. I Stanik też zdjął. I normalnie... To zdjęcie dla mnie się wygląda zgarbił. Jak wakacje Władysławowo 94. Tak. I to jest aktualny MVP sezon zasadniczego, nie? Nikola Jokić. Coś respekt, pięknego. Respekt. Ja się z nim na maksa utożsamiam, nie? Ja wyglądałem prawie tak samo jak on. I co mogłem zrobić, zobacz? I nic nie zrobiłem. Siedzę tutaj, pierdolę, w parmezonie. Nie, pizza, nie! Stary, może jeszcze 10-dniówka będzie, nie? Nie wiem, czy zauważyliście, ale jak założymy kapelusz na łasicę, to wygląda prawie jak człowiek, prawie jak Maciej Lampę, nie? Bang! Kapelusz na łasicę. Tak, to jest Maciej Lampę, to był drugi w historii polski koszykarz w NBA. Więc też pokazuje, że możecie wszystko osiągnąć, nie? Jako łasica. Jako łasica, nie? A jak się na pomidora założy kapelusz, to wygląda jak Larry Bird. Dobra, zaprosimy teraz Hitmana po raz kolejny i przejdziemy do trzeciego zadania. Zróbcie mu ogromne brawa. Co tam u dzieci? Jeszcze nie wiem. Oto kolejny task. Zajrzyj do środka i przeczytaj. Konkurs rzutów za 3 punkty. Weekend All-Star to ogromne święto koszykówki. Najbardziej widowiskową częścią tego weekendu jest konkurs sadów, ale wy ledwo do siatki zaskakujecie. Dzięki. Więc weźmiecie udział w konkursie rzutów za 3 punkty. Zasady takie same jak w konkursie NBA. 5 rzutów z każdej stacji. Ostatni z każdej stacji to Moneyball, jedna wybrana przez was stacja. Składa się cała z Moneyballs. Najwyższy wynik wygrywa. Na końcu każdej stacji jest piłka, która liczy się za 2 punkty. Nie? Każdy inny rzut jest za 1 punkt. Na końcu każdej stacji jest rzut za 2 punkty. I chyba 4 czy 5 lat temu wprowadzili taką zasadę jeszcze do konkursu rzutów za 3, że każdy zawodnik sobie może wybrać jedną stację,
gdzie wszystkie 5 rzutów są liczone za 2 punkty. Może wytłumaczymy, że w NBA mają takie jakby podajniki piłek. Oni mają mnóstwo piłek, nie? A my mieliśmy jedną piłkę. Więc Hitman biegał. I mnie. Obejrzymy, kto pierwszy? Pójdźmy może Lotka pierwszego. No dobra, to ja wybiorę sobie drugi kąt 45 stopni na moje Money Balls. Świetnie. Money Balls. O Jezu. Myślisz, że trafię coś? Nie. Jeden smutny głos. Nie. Ja brzmię w swojej głowie jak ten typ. Zawsze negatywnie. Nic? Za dwa, za dwa, taj, za dwa, taj, za dwa. Bang! Wiesz, jak się wydarłem, przepraszam. No nie pamiętam, ile trafiłem. Yes. Nikt nie wie, kim jest ten typ w dresie. Tak. Siedzi. Cyk, money ballsy wchodzą. Mogłem tu może wybrać te money ballsy. Ty, Hitman, trochę się lenisz na tej zbiórce, muszę przyznać. I za dwa. Wszystkie money ballsy trafiłeś? Chyba tak. Widzisz, jaka to psychika jest. Te za dwa wszystkie. Cyk. A to Micha dobrze poszło, z tego zapamiętam. Cyk. Tak źle. 16 to jest respekt. No Hitman się leni w chuj tam. O, o, brawo! O, brawo! Asysta! Nawet trafiłeś. Siedzi i za dwa? Tak, dobrze liczę? Chyba jeszcze masz jakieś rzuty. Jeszcze. 18. 18. Ej, 18 z tego co pamiętam, to jest naprawdę całkiem niezły wynik. Mamy chyba jakieś wyniki. Jestem zadowolony. O, wyniki z 2019 roku. Więc proszę bardzo, byś się uplasował powyżej takich zawodników jak Chris Middleton, Kemba Walker, Seth Curry, Dirk Nowicki wcześniej wspominany, tak, i Damian Lillard. Tak, jestem pomnikiem. No kurde. Uważam, że naprawdę mamy szansę na ten kontrakt. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli bym był szósty. W połowie stawki, stary, w NBA. Zajebiście. Dzięki za brawa! Nie, no, ładnie, ładnie. Kurczę, Damian Lillard. Lepiej niż Damian Lillard. Musimy cię jakoś tam dodać do tej listy, żebyś był nad nartem. Dobra, to spójrzmy na moją próbę. Teraz powiedz mi, z którego miejsca chciałbyś wyznaczyć Moneyballsy? Dokładnie. Lewy skos, czyli 45. 45 z tamtej strony. Moneyballs, hajso jaja. Czuję teraz taką presję. A ty z drugiej strony zaczęłaś? Na mnie w liceum mówili Stojakowicz. Bo rzucałem dobrze za trzy. Naprawdę? Jakbym przegrał konkurs rzutów za trzy z Lotkiem na oczach całego narodu, ja nie wiem, jak bym się podniósł. Nie? Nie wiem, jaki wynik ma. Nigdy się tak nie stresowałem, rzucając za trzy. Jedziemy. Z całym szacunkiem, nie? Jesteś gotowy? Tak jest. Zaczynaj. Ha! A Hitman teraz nie biega. Znaczy Hitmana do roboty. Tak. Bo mój brat już poszedł. Źle to wygląda. To wyglądają moje majty, co widać na każdym. O nie! O nie! Prawdziwie sportowe takie, nie? O nie! Ja poprzednio też tak było, tak nie? Tak jest. Tam nic nie trafiło.
Ja bym mógł to oglądać godzinę. Kurde. Jeden. Cyk. O, o. Okej, to już moje szanse spadły. Ale ja... To znaczy, że każdy jest lepszy niż Damian Lillard? Ale ktoś na tej liście chyba miał 11. Dobra. No właśnie. 5 na 5 teraz. To jest money balls? Tak. O! Szkoda, to za dwa było, nie? O, nie, man. Co się dzieje? Co się dzieje? Wygram to. Oddychaj, chwilę. Kurde, to był taki decydujący trochę, nie? Zaczynałem się wczuwać. Czwarty z rzędu trafiłeś. Jestem dobry. I teraz trzy w plecy remis mamy, nie? Fair play. Kurwa, mać! Teraz chyba ostatni. O, skubany. Ładnie, 8 ostatnich trafiłeś. Nieźle, kurwa. Brawa. Naprawdę nieźle. Dziękuję, dziękuję, stary. A żeby było śmieszne, jeżeli pamiętam tą listę dobrze, i tak byłbym dokładnie w tym samym miejscu, co ty. Tak? Czyli nad Damianem Lillardem. Naprawdę, to, bo to jest to nasze miejsce. Tak jest. No to gratuluję, naprawdę, nieźle. 8 z rzędu. Ale nadal uważam, że obydwu znam, bo trochę się stresowałem, nie, że tam będzie 4 i 8, nie? Ale uważam, że bardzo dobre wyniki. Możemy dalej robić ten program. Tak, dobrze, mam nadzieję. I to właśnie chciałem powiedzieć, że ta punktacja jest naprawdę imponująca, no ale zważywszy na to, co widzieliśmy, ile punktów zdobyliście, 3 punkty przyznaję Filipowi, 2 Lotkowi. Także wielkie brawa, raz jeszcze. Czyli... I tak szybko właśnie reasumując wszystkie 3 wykonane dzisiaj taski, mamy 8 do 7, czyli o włos wygrywa dzisiaj Filip, pamiętając, że w poprzednim odcinku, czyli pierwszym wygrał Lotek, ale tak czy siak, wielkie brawa raz jeszcze dla obydwu panów. Dzięki. Dzięki, dzięki. Nie powiedzieliśmy o tych karach. Tak, okej, okay, no. Tak. W pierwszym odcinku ja wygrałem jednym punktem, w tym wygrał Filip hartem, moim zdaniem. Ale umówiliśmy się tak, że jeżeli przegramy, któryś z nas przegrał w jakimś odcinku, to potem losujemy dla niego karę. I... Słucham? Chicken Wingsy to nagroda. Chicken Wings to nagroda. Ale dla Filipa, dla mnie to była taka nagroda. Ale jeszcze tych tasków nie wymyśliliśmy, ale znaczy mamy parę pomysłów, ale to w czwartym odcinku wszystko powiemy, nie? Kto, tak jest, losowanie jaką karę kar w czwartym odcinku, tak jest. Póki co mamy ja jedną i ty jedną. Zobaczymy, co dalej. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to by było na tyle. Dziękujemy wam wszystkim Dzięki za bardzo, uwagę. Oczywiście. Także formułka YouTube'owa. Subskrybujcie kanał, piszcie komentarze, dajcie łapki w górę, kliknijcie dzwoneczek i tam wszystko poklikajcie, co się da tam. Dobra. Dziękujemy wam bardzo i do zobaczenia. Dzięki.